Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nick888 i witam was w następnym Let's Test, tym razem z gry Super Hexagon. Jest to gra z firmy Terra Kenneg. Terra Kenneg, nie wiem jak się to wymawia, trudno. Jest to gra indie, grałem to troszeczkę i powiem wam, że jest to dosyć fajna gra do urozmaicenia swojej reakcji. Jest to gra z roku 2012. Można ją kupić na Steamie za 200... ta za 200. Za 2 euro i... Nie, za 3 euro, tak, za 3 euro. I... No to pokażę wam, o co tu chodzi. Po prostu... tutaj widzicie... Jest to taki... Jakby pointer, czy jakoś tak, taki... Czym trzeba poruszyć i nie może dotknąć ściany, bo się przegra. Jest tu difficulty hard, tutaj jestem, kurde. Jeszcze nie jestem pro. Momencik, nie wiem. No bo właśnie zobaczymy sobie menu. Tu jest właśnie menu. I do menu może mamy do wybrania start, opcje, kredyty, kredyt, czyli napisy tam. Właśnie, zobaczymy tutaj. Game by Terry Kenneth. Music by Chipsells i teraz nagrywam wypad z baru. Tak, Chipsell, głosy jakiś Jen Frank. No. Okej. Okay. Minutę mamy do wybrania change, żeby zmienić do window mode, czyli do okna. Można podłączyć joypada. Dźwięki można wyłączyć, V-Sync, synchronizacja V-Sync, arcade, mod arcade, czyli takie coś tam. No i usunięcie rekordów. Dobra, startniemy. Jak już mówiłem, jest to difficulty hard, kurde. Jest to dosyć trudna gra, to można, jak już mówiłem, poćwiczyć swoją reakcję, moim zdaniem. Ja tutaj się trochę polepszyłem, 5 minut 5 sekund wytrzymałem, o kura. No, więc może startnijmy grę. Jest tu bardzo fajny soundtrack, czyli fajna muzyka, którą można użyć do trzymania rytmu w tej grze. Chodzi mi o to, że... Ach, sam nie wiem. Dobra, zobaczymy, gramy po prostu. Naciśnij spację, aby grać, to po zobaczymy. Spacja. Okej, gramy teraz. Widzicie, tu mogę poruszyć i trzeba po prostu... Wow! 3 sekundy, dobra. No, po prostu trzeba przejść i... No. Zobaczcie, trzeba tutaj się skoncentrować trochę. Ajajaj, 4 sekundy. Tu można też myszką poruszyć, teraz wam pokażę. Też przyciskamy myszki. Zauważyłem teraz właśnie. Teraz przyciskamy myszkę. O. O, fajny soundtrack. Dobra, ja wolę przyciski. Okej. Okej. Koncentracja. Będę teraz cicho, żeby się trochę skoncentrować. 3 sekundy, dobra. 10 sekund. Widzicie, coraz lepiej jestem. Lepszy. Wychodzi chyba dobrze. Okej, 8 sekund. Muszę przeżyć 20 sekund, żeby przejść do następnego poziomu. O. Dobra, jeszcze raz. Okej, damy radę teraz. 10 sekund. Come on. Pobijemy to. Pobijemy to! Prawie 10 sekund, dobra. Okej, okay, soundtrack fajny. Kolejny soundtrack, z tym soundtrackiem lepiej mi się gra. Albo i nie, ale dawaj jeszcze raz. Okej, okay, come on. Koncentracja. Ja chyba trzeba się bardzo skoncentrować i ja teraz tutaj akurat nagrywam to. Dobrze mi chodzi, wymówka. Dobra, jeszcze raz, come on. Aaaaaaah! 12 sekund! Okej, okay, come on! Damy radę!
Nie wiem czy są to jakieś triki, ale chyba jedyny trik tutaj trzeba się skoncentrować po prostu. 15, dobra, widzicie co im lepiej idzie. Idzie. Leci. Trzeba szybko reagować. Come on. Triangle, what the fuck? O kurde. 25 sekund, jest. Chyba jestem na samym stage? Nie wiem. Tak, poziom trzeci. Mnie to czasami irytuje, jak to czasami przyspiesza, raz się zwalnia, przyspiesza i to mnie trochę irytuje. Bo tutaj trzeba czuć się w rytmie i potem to trzeba zmienić rytm. Trzeba po prostu patrzeć, co następnie jest i szybko zareagować. No, dobra. Tu, okej. Uff, 18 sekund, okej. Nie wiem, dobra, teraz musimy pobić 20 sekund. Come on, pobijemy swój rekord. Okej, fajna muzyka znowu. Kocham ten soundtrack, kocham go, taki fajny jest. 8-bitowa muzyka jak zawsze. Pasuje do takiej gry. Nie tylko dubstep rządzi, więc wiecie. Albo połączenie dubstep i 8-bitowa muzyka. Albo 5-bitowa, nie wiem jaka to jest. Chyba 8-bitowa. No i tak fajna. Okay. Ach, widzicie, źle poszłem. LOL. Widzieliście to? Przyszłem tak po prostu. Okej. Mogłem tam zostawić. Czekajcie, mogę się teraz orientować, bo tam mamy te... takie brązowe plamy? Takie te paski, może tam się mogę zorientować. Zobaczymy. Faktycznie. Widzicie? Jak to można używać do orientacji? Ale hardkorowo. Okej, okay, teraz. Jeszcze raz. Game over, okej. Okay. Dobra. O, widzicie? I właśnie to mi irytuje bardzo. Ja to przyspieszę, ale... każdy ma inną reakcję. O kurde. Nie. To się tutaj też zmienia, zauważyłem. Grrr. Ale bity. Game over. Okay. No wciąga ta gra bardzo mnie, bo to mnie tutaj wciąga to, że chcę pobić mój rekord. Właśnie to jest to. Jeszcze raz. Ja się powtarzam. Ale chyba to mnie bardzo wciąga. O kurde. To mnie irytuje. Jakie pułapki robią? Okej.
Hello, o, 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 przejdę to, przejdę to, przejdę to. Nie, 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 nie przejdę to, przejdę to, przejdę to, przejdę to. Dam radę, o nie, nie, nie dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, o kurde, dam darę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, nie dam radę. Okej, let's play. Let's play Super Hexagon. Witam, jesteśmy już znowu poziom pierwszym. Odcinek 120. Nadal pierwszy poziom. No ale tu widać, można się to nieźle poprawić. Tylko ja tutaj teraz gadam i się nie skupiam bardzo. Jak teraz giniem, to spróbuję się skupić bardzo. Przynajmniej spróbuję się skupić. To trzeba naprawdę się skupić. O, ale teraz się skupiłem. Okej, okay, teraz się skupię, uwaga. O, właśnie teraz sekundę, zawsze tam najlepszy rekord 25. I tam pisze, że następny poziom da, przejdzie, jak będę miał 30 sekund. Bardzo pomysłowa gra. Ale chyba już tak jest coś podobnego, co widziałem. Na przykład kurwa Pfeffer. Niektórzy będą wiedzieć, o co chodzi. Też, też nie można było tam dotknąć ściany. O kurde. Ach, szkoda. Okej, okay, ostatni raz i zakończę ten test. Okej, okay, nasz rekord to 25 sekund, jesteśmy poziomu trzecim. Jeszcze 5 sekund i dałbym radę dojść do poziomu czwartego. Niestety nie wiem, ile tu jest poziomów, ale bardzo fajna gra. Co to jest? A, to są poziomy trudności. Ej, chcecie mnie... Tu nie ma easy i normal? Spróbuję hardest. O kurde! Co to jest? Okej, okay, kto to przejdzie, nie? To normalnie dam mu 5 kody do Doty 2. Prawda. To trzeba tak szybko reagować. I jeszcze ta zmiana kolorów, to prawda. Teraz będę się kręcił. Ale spam tym game over. Okej. Okay. Zrobimy teraz harder. Czyli będzie chyba trochę łatwiejszy. Okej, okay, to jest. Co to było? Okej, okay, teraz, uwaga. Concentration. Oh my god. A to jest inny soundtrack. O kurde. Dobra, zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ta gra kosztuje na Steamie 3 euro. Na razie.
Jak nagram ten filmik, to kosztuje 3 euro. Mamy pierwszego, drugiego. I kosztuje to 3 euro, jak już mówiłem. Bardzo fajna gra do. No, do pobicia rekordów i do grania z kolegami, na przykład. Kto pobije na przykład kolegę. Takie coś. Tap. O, właśnie, tu widzicie. Aha, to nie, okej. Blocket. No. To, mam nadzieję, że wam się spodobało. Fajna gra. Warto pograć. No, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!